kochani, witam was w następnym vlogu. My ostatnio na vlogach coś tak mega aktywnie. Wyjazdy, tu jesteśmy w górach, tu jesteśmy na wsi, tu pomagamy. Dzisiaj następny dzień, całkiem przyjemna pogoda. Jesteśmy właśnie na spacerze w Dąbrowie Górniczej w Błędowie. Jak pokazałam wam na story co nieco tutaj z tego miejsca, to bardzo wam się spodobały te ścieżki, które nagrywałam. To są takie jakby kładki, jesteśmy w Błędowie na mokradłach i to miejsce nazywa się Ścieżka Dydaktyczna w Dolinie Białej Przemszy. Kasper mówi, że to po prostu jest kładka. Kasper tutaj w tych okolicach w Dąbrowie się wychował, także sam mnie tutaj zabrał, wynalazł gdzieś to miejsce, ktoś mu chyba o nim powiedział i faktycznie jesteśmy tutaj już chyba trzeci czy nawet czwarty raz. Jest bardzo sympatycznie, bo jest cicho, słychać ptaszki i nie ma praktycznie w ogóle ludzi. No, praktycznie w ogóle nie ma ludzi, także pokażemy wam ci co nieco z tego miejsca. Jak mieszkacie w okolicach Dąbrowy, to śmiało możecie tutaj przyjechać. Mam nadzieję, że teraz przez to, że wam o tym powiedziałam, nie będzie tutaj za dużo osób, bo właśnie tutaj uciekamy, żeby pobyć sobie tak, wiecie, trochę samemu, z dala od miasta i tak dalej. Jak wychodziłam w domu, to nie sądziłam, że przydadzą mi się okulary, że będzie aż takie słońce, a naprawdę świeci przepięknie. Także zakładam oksy i spacerujemy dalej. I tutaj zobaczcie, właśnie widać te mokradła, że tak powiem, tu wszędzie praktycznie stoi woda. I dlatego są zrobione takie kładki, żeby nie chodzić po mokrym, a żeby można było móc korzystać, wiecie, z tego miejsca. I naprawdę jest przyjemnie. Już jak byliśmy tutaj pierwszy raz, to jeszcze prawie nic nie było zielone. Te drzewka były praktycznie puste, bez żadnych listków albo z malutkimi pączkami. A teraz już zobaczcie, coraz bardziej się zieleni. Ślicznie się robi. Równa godzinka spaceru, odkąd włączyłam wam z wami na przewidce trening na zegarku. Minęło 60 minut i właśnie jesteśmy już prawie przy samochodzie. Kończymy spacer, trochę słońce zachodzi. I tutaj chciałam wam przypomnieć, żebyście pamiętały o tym, że cały rok powinniśmy używać kremu z filtrem przed makijażem. Ja mam na twarzy i przypominam wam o tym. Mówiłam, że zachodzi słońce. Zobaczcie. Teraz siadamy z samochodu i akurat zaczęło znowu strasznie dziwna ta pogoda ostatnio jest. No nieraz jest deszcz, za chwilę jest słońce. Deszcz, słońce, ale spacerek skończony, można kliknąć na zegarku. Koniec treningu, kliknij sobie też. Zaraz klikam. Jest, no. Łączny czas godzina i 4 minuty. Dystans 3 km. Średnie tempo 17 na godzinę. 17? No, chyba, nie, kochanie. To robimy kilometr 17 minut, no, a nie 17 km na godzinę. Tak sobie powiedziałam, jak to zwykle się mówi w samochodzie. No. Właśnie weszłam do bloku, jadę do mieszkania i widzimy się później. I witam was w kolejny dzień. Właśnie podjechałam na trening gościa, z którą wcześniej trenowałam. Wcześniej przyjeżdżała do mnie po prostu do domu i ćwiczyłyśmy w domu, póki siłownie nie są otwarte. No a teraz gościa, słuchajcie, otworzyła swój własny punkt, swoje miejsce, taką mini siłownię, miejsce do ćwiczeń. No i właśnie do niej podjechałam i pierwszy raz będziemy robić trening w tym miejscu. Ja muszę wam powiedzieć, bo też nie mówiłam wam o tym wcześniej. Od jakichś 2 tygodni mniej więcej pobolewają mnie plecy. I zwykle właśnie przy schylaniu, przy takich ruchach, gdzie muszę te plecy złamać w połowie, czuję po prostu nad jednym biodrem ból. Badałam w razie czego nerki, czy to przypadkiem nie od nerek promieniuje jakiś ból, ale okazało się, że nie, że z nerkami jest wszystko w porządku, także po prostu chyba sobie coś nadwyrężyłam, nadciągnęłam. Dlatego robimy od jakiegoś czasu z gością takie dość lekkie treningi, trochę się rozciągamy, nie podnoszę za dużych obciążeń, żeby tam sobie tego miejsca nie naruszyć za bardzo. No, ale dzisiaj pokażę wam miejsce, w którym właśnie Gosia teraz stacjonuje. Tutaj macie Instagram Gosi Marki, a ja biegnę pokazać wam, jak była w środku. Przebrałam się i chciałam wam pokazać tutaj przestrzeń Gosi. Najpierw tu mamy łazienkę, bardzo ładną. Jeszcze cię nie widać, na razie jest na mnie. Wchodzimy do łazienki i zobaczcie, jaką Gosia ma piękną łazienkę tutaj. Śliczna, bardzo mi się podoba. Tutaj mamy już Gosię, całą salkę. Tutaj jest szatnia, ale to już mniej ważne. No i piękny lokal. Wszystko tutaj Gosi. No i można już pisać na Instagramie i się umawiać. Tak, oczywiście. Także wpadajcie. Informacje będą wkrótce. Dokładnie. Numer telefonu, mail.
Instagram, za chwilkę będzie wszystko wiadomo. I tutaj mamy jeszcze resztę salki, my zaczynamy ćwiczyć, a wy wpadajcie na Instagram, no i oglądajcie dalej vloga. Jestem po treningu, na koniec jeszcze Gosia rozmasowała mi takim pistoletem do masażu to miejsce, które mnie boli, faktycznie czuję ulgę, także super. Gosia jest też po kursie, jest też trenerem medycznym, także z takimi jakimiś, wiecie, małymi urazami można do niej przychodzić. Także no, ulga jest, a teraz jadę do salonu urody Esce na paznokcie u rąk i u nóg. Pedi i Mani, w końcu, naprawdę w końcu, ja przez ten COVID to po prostu, no, mam ten plus, że mama zrobiła mi paznokcie podczas lockdownu w domu, ale moje paznokcie u stóp tak proszą o pedikir, tak proszą o świeżą hybrydkę, że nawet sobie nie zdajecie sprawy, także stoję teraz już na światłach obok salonu, no i będę się w Esce pięknić dzisiaj. Będę miała małe spa popołudniowe, nagrywam tego vloga w piątek, także taki piątkowy już popołudniowy chill. Nie mam zupełnie żadnego pomysłu na paznokcie. Mamy półtorej godziny bodajże, umówiłam się tak na wizytę, na uzupełnienie, a mam jeszcze jednego paznokcia do naprawy, więc chyba żadnych rysunków nie zdążymy zrobić, wymyślnych. No, ale na pewno, przynajmniej nie będą z odrostem, więc nie przeżywam tego, po prostu zrobię jednolite i tyle. Myślę, że zostanę przy prostokątnych, nie będę kształtu zmieniać, no ale kolorek to na pewno jakiś zrobimy. Myślę, że może jakiś bardziej żywy, jakiś trochę wiosenny. Ja zawsze podczas paznokci, jak daję jedną rękę, to drugą ręką przeglądam Pinteresta, przeglądam WeHearted i szukam inspiracji. Zaczynać pedikir, ale jeszcze zanim zaczniemy, wrzucamy do urządzenia moje buty do dezynfekcji. Ewelinka mi już je wstawia. One się będą tam dezynfekować, a w tym czasie zrobimy usługę. No i tutaj mama przekazywała mi, że to jest jedyne takie urządzenie do dezynfekcji butów. Także jak macie okazję podjechać do salonu na pedikir, czy po prostu tylko dezynfekować obuwie, to wpadajcie. Tutaj jeszcze teraz dopytałam Ewelinę i tak naprawdę tutaj możecie włożyć każdą parę butów. Niektórych par butów nie możemy czyścić, prać, więc właśnie taka dezynfekcja jest super opcją, żeby pozbyć się bakterii, zapachu potu i ogólnie po prostu je tak odświeżyć. Także za niedługo moje wyjdą i będę testować, sprawdzimy. Stówki mam gotowe i właśnie Ewelinka wyciąga mi już buciki zdezynfekowane, świeżutkie. Także ubieram i zmykam do domu. Powiedziałam, że jadę do domu, ale przypomniałam sobie, że przecież nie jadę do żadnego domu, bo jeszcze po drodze muszę wstąpić do sklepu spożywczego, jakiegoś zrobić zakupy na niedzielę. Mamy catering cały tydzień i w sobotę, ale w niedzielę nie mamy, więc zwykle niedzielki jemy coś w domu, śniadania, kolacje zawsze w domu, a obiady u rodziców, ale tym razem pomyślałam, że zrobimy obiad i zaprosimy rodziców do siebie, także jednak czas zrobić zakupy. Wymyśliłam, że zrobię zupę krem, najprawdopodobniej z kukurydzy, a Kacper zrobi krewetki takie pyszne na masełku. Jeśli będę nagrywała vloga w niedzielę, to nagram wam przepis na te krewetki. To jest w ogóle przepis, który poznaliśmy dzięki Żanetce i Grzesiowi. Oni właśnie zrobili nam krewetki, jak byliśmy u nich w nowym domu na noc, na kolację i nam tak posmakowały. Poprosiliśmy o przepis i teraz zrobimy już któryś raz. Są rewelacyjne, także jak będziecie zainteresowane, to poproszę Kacpra, żeby wam ten przepis zdradził i może właśnie zrobimy go na następnym vlogu. I właśnie dostaliśmy tipa od Żanetki i od Grzesia, że najlepsze krewetki właśnie do tego przepisu są w Lidlu, mrożone krewetki królewskie bodajże, faktycznie na zamrażarkach, no i tak od tej pory właśnie kupujemy je tylko w Lidlu, jeśli robimy ten przepis i pyszka, 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 potwierdzam. Rozpakowana, więc teraz pora na unboxing zakupów i pokazuję wam dokładnie co kupiłam i co potrzebuję na te krewetki niedzielne. Siatka numer 1.
Mamy w zamrażalniku dwie zamrożone bagietki, więc dokupiłam jeszcze trzy bułeczki w razie czego. Moja Wika nie je krewetek, także jej po prostu zrobię takie tosty z mozzarellą i z pomidorem. Kupiłam na po obiedzie deserek, lody. Bardzo lubimy te z Lidla, takie a la magnumy z migdałem. Także lecą do zamrażalnika. Masełko i to potrzeba do krewetek. Do krewetek potrzebujemy świeżą natkę pietruszki. Do mojej zupy kupiłam pestki z dyni. Do zupy kukurydzowej kupiłam też boczek. Zrobię taki w formie chipsów na zupę. Czosnek do krewetek. Biała czekolada dla mnie na kiedyś. Lubię białą czekoladę. Ogólnie lubię całą, wszystkie czekolady. Akurat w sklepie zobaczyłam białą, dawno nie jadłam. Mówię, a kupię sobie. Do zupy kukurydzowej, kukurydzowej czy kukurydzianej się mówi? W sumie to nie wiem, do kremu z kukurydzy. Kupiłam też imbir. I w drugiej reklamówce mam 2 razy puszki kukurydzy na zupkę. Krewety mrożone, tak wyglądają, argentyńskie czerwone. Mam 3 opakowania. Dla 4 osób myślę, że w zupełności wystarczą na obiadek z bagietką, także... Zobaczymy, czy zrobimy z 2 opakowań, czy z 3. Wzięłam bezczep i kupiłam sobie do torebki jeszcze tiktaki. Oprócz tego nie mogło się obejść bez precla. Kupiłam precla, tego, o którym mówiłam w jednym z ostatnich vlogów. I sok z Lidla, lubię ten świeży, świeżo tłoczony, 100% pomarańczy. I to wszystko z holu zakupowego spożywczego. Na szybko wstąpiłam jeszcze do Action po te kuleczki, perełki do prania. Wcześniej miałam niebieskie, a teraz wzięłam różowe. Zobaczymy. Przyszłam właśnie do łazienki, zmyłam makijaż, będę teraz robić akcję z zębami, czyli mycie, no i użycie irygatora. Oczywiście zęby myję 2 albo 3 razy dziennie, zawsze rano, wieczorem, czasami też w ciągu dnia, no i raz dziennie używam irygatora, zwykle na noc i dokładnie czyszczę te szczeliny międzyzębowe, miejsca, gdzie w aparacie, czasami w niektórych zakamarkach lubi zbierać się jedzenie. No i po takiej pielęgnacji zębów zawsze na noc zakładam wyciągi. Tak naprawdę powinnam te gumeczki nosić non-stop, tylko do jedzenia ściągać. No ale przy mojej pracy trochę ciężko mi jest mówić z nimi. No ale na weekend i na noc zawsze zakładam. Też staram się w ciągu dnia nosić chociaż parę godzin. No ale w sumie moja przygoda z aparatem już jest bliżej końca niż dalej. Myślę, że jeszcze z pół roku będę go nosić i to będzie tyle. Już mam w miarę fajne zęby, w miarę równe. W ostatnim filmie na kanale Klatek z Chat Makeup, gdzie się malowałam i odpowiadałam na wasze pytania, też trochę więcej mówiłam o aparacie, o takim zabiegu, który miałam wykonywany ostatnio na dziąsła. Także zapraszam was również do tego filmu na drugim kanale. No a ja właśnie teraz umyję zęby i pokażę wam szybko, jak wyglądam z tymi gumeczkami już założonymi. No i jestem u Labrzydula, okulary, zęby z wyciągami. Pokażę wam tutaj, jak to wygląda. Po prostu mam takie gumeczki i tutaj mam rozpiskę. Pokażę wam dokładnie co, gdzie, do czego. Prawa strona. I tak, mam 2 gumeczki od zewnątrz na 5 i na 4. I zahaczam je też od dołu jedną gumeczkę na 5 od wewnątrz i 4 od zewnątrz. Od wewnątrz. Mam od wewnątrz, od strony języka takie guziczki. No i tak jakby właśnie tu z zewnątrz, tu od wewnątrz i to przesuwa jakby szczękę w jakąś stronę. I po prawej stronie mam jeszcze jedną gumeczkę od 3 aż do 7. Od 3 górnej do 7 dolnej. No i tutaj mam stronę lewą i tutaj mam takie trójkąciki. Na 4 u góry zaczepiam i na dole zaczepiam o 4 i 5. Kolejną gumeczkę zaczepiam na 5 i kolejną, znaczy no i na dole 5, 6, góra 6 i na dole 6, 7. Także 5 gumeczek na buzi naraz. Wstępny do makijaż zrobiony, także teraz jeszcze lecę pod prysznic, tam się cała umyję sobie dokładnie jeszcze twarz, drugi etap, no i nakładam kremy i lecę spać. Zawsze na noc zakładam okulary żółte takie, które chronią od światła, które chronią oczy przed światłem niebieskim, czyli światłem od LED-ów, żarówek, telefonów, telewizorów i tak dalej, także tak właśnie wygląda taka moja krótka rutynka wieczorna. Teraz się z wami żegnam, dzięki bardzo za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym vlogu. Dzięki, pa!